Witam Was serdecznie w odcinku o Amadeuszu Ferrarim. Przejdziemy teraz do analizy, w której wyszczególnimy cztery czynniki. Dymometr, ofensywę, defensywę oraz psychikę zawodnika. Zaczynamy. Nic dziwnego, że bójki, wyzwiska, konflikty to najbardziej pożądane sytuacje w galach freakfightowych. To właśnie one czynią widowisko emocjonującym. U Ferrariego znajdziemy wszystkie te rzeczy. Wyzwiska, konflikty, czy inne emocjonujące zdarzenia. Pomijając aspekt moralny tych rzeczy, myślę, że Amadeusz Ferrari jest tutaj na samej topce. Przyznaję mu 5 gwiazdek. Mało kto generuje właśnie takie zainteresowanie swoją osobą jak Amadeusz. Przejdźmy do kolejnego aspektu, którym jest ofensywa. Ferrari jest typowym zawodnikiem ofensywnym, stawiającym na stójkę. W boksie nazywany byłby slagerem, który stawia na siłę ciosu i polega z reguły na swoim mocnym uderzeniu. Przejdźmy teraz do ogromnej siły Amadeusza, która jest jego największą zaletą. Niestety w połączeniu z przeciętną techniką nie jest w stanie wykorzystać swojego maksymalnego potencjału, ale historia zna też takich bokserów, którzy są mistrzami świata i wcale nie polegają na swojej technice. Jest nim na przykład Deontay Wilder. Myślę, że widzicie już podobieństwo, ale jeszcze spójrzcie na to. Ale po co ja w ogóle to porównuję? Chcę zaznaczyć tutaj aspekt genetyki i tego, że nie każdy zawodnik jest pod tym względem równy. Streszczając i nie zanudzając. Amadeusz jest obnażony najprawdopodobniej większą przewagą pewnych włókien mięśni, które predysponują do eksplozywności, która z reguły jest mile widziana w sportach uderzanych. Wcześniej wspomniany Wilder, uderzając zazwyczaj podstawowymi technikami, nokautuje prawie każdego zawodnika, którego napotka i nie musi się za bardzo nad tym wysilać. Nie mówię, że Amadeusz jest tutaj absolutnym freakiem i nokautuje każdego, ale jeżeli trafi, one-shotuje większość przeciwników. Co za tym idzie, takie osoby zawsze będą groźne bez względu na technikę. Kolejna jest tutaj technika Amadeusza, która niestety kuleje, jednak chciałbym podkreślić, że poruszamy się tutaj w obrębie gal freakfightowych. Jeżeli jeszcze porównywanie jakiejś części składowej Amadeusza do mistrza, który nie słynie wcale z techniki, może mieć pewien sens, to ogólnie porównywanie uczestników gal do najlepszych zawodników na świecie już nie ma sensu. Wracając. Technika uderzania Ferrariego jest, powiedzmy, przeciętna wedle zawodników gal i to ten aspekt jest największym minusem w ofensywie, który jest jak najbardziej do poprawienia. Mowa tu przeważnie o zamaszystych sierpach, które są czasami bite aż zza pleców. Takie ciosy są przeważnie przewidywalne i łatwe do skontrowania. Może też tutaj paść pytanie, dlaczego skupiam się jedynie na boksie? Ponieważ właśnie Amadeusz w 90% uderza rękoma i mało jest materiału, w którym można przeanalizować jakiś inny aspekt. Mógłbym też dodać, że w walce z wywiórem był jakiś czas nastawiony na kopnięcia, które dobrze wchodziły, ale tak jak wspomniałem, tego materiału nie ma za dużo. Podsumowanie. Może być nieco kontrowersyjnie, ale uważam, że szybkość i silne uderzenia Amadeusza czyni go naprawdę nieprzewidywalnym przeciwnikiem. Dlatego przyznaję mu 4 gwiazdki. Bomba, trener Wygładzina, ogólnie ujmując zawodnicy z wieloletnim stażem, kontraeksplozywny za Amadeusz ze słabą techniką. Kto wygra? No właśnie. Gdyby dołożył naprawdę trochę kombinacji, mógłby wykorzystać narzędzie, które nie każdy może mieć. Mam nadzieję, że doczekamy się Amadeusza bijącego nieco bardziej skomplikowane te ciosy, bo chłop naprawdę ma potencjał. Trzecim czynnikiem jest defensywa. Ferrari w ogóle nie trzyma gardła. Jakie ręce cały czas trzyma nisko, bardzo ryzykownie. Ferrari trzyma non-stop ręce na dole, prawie nigdy nie ma ich w górze i o ile czasami te gardy są preferowane przez niektórych zawodników, spójrzcie na ekranie, jak powinny wyglądać wykorzystanie takiego czegoś. W skrócie, każda garda nadaje się bardziej do innych celów. Niska garda nie zapewnia nam ochrony głowy, dlatego musimy polegać tutaj na unikaniu ciosów oraz skutecznym kontrowaniu. Amadeusz niestety ma najprawdopodobniej zły nawyk, bo większość ciosów i tak dochodzi do jego głowy, a ruchy charakterystyczne dla tej gardy prawie nie występują. W przypadku doświadczonych przeciwników można bardzo pożałować, jeśli nie mamy wyuczonej dokładnie tej gardy. O ile dobrze pamiętam, kiedyś sam Amadeusz też wspomniał, że jest typem kontrującego zawodnika. Coś w tym jest, ale jeszcze trzeba to szlifować. Przejdźmy dalej. Twarda szczęka Amadeusza, czyli kolejna predyspozycja genetyczna, której nie da się nabyć. Ktoś może rzucić: chłopie, co ty gadasz? Wyćwiczenie grubej szyi amortyzuje ciosy, przez co stajemy się odporni właśnie na nie. Niestety nie działa to do końca tak. Przedstawię wam dwie strony. Na pewno znacie tego pana o chyba najgrubszej szyi w historii boksu. Fun fact. Wiecie, że większość walk, które przegrał przez knockout?
Nie mówię tu, że nie jest odporny na ciosy, bo pewnie te, które przyjmował, zabiłyby większość osób, ale gruba szyja może tylko wspomóc naszą naturalną odporność. Jego twardogłowym odpowiednikiem w ciężkiej jest Evander Holyfield. Przejdźmy na tą właśnie drugą stronę. Mamy tutaj Gennadija Golovkina, który pomimo normalnej szyi uchodzi za osobę, której nie da się znokautować. Na 350 walk amatorskich i 45 walk, które stoczył profesjonalnie, nigdy nie został nawet posłany na deski, nie mówiąc tu o porażce przez knockout. Amadeusz również nie został jeszcze ani razu chociażby dobrze zachwiany, także przypuszczam, że niska garda wiąże się też również z brakiem obawy jednak przed tymi ciosami, które nie za bardzo go po prostu ruszają. Ostatnim plusem jest tutaj obrona przed obaleniami, której Amadeusz wydaje się używać bardzo dobrze, dzięki czemu zostaje w swojej stójce. Okej, przejdźmy do podsumowania defensywy. Brak praktycznie jakiejkolwiek ochrony głowy nie jest dobrym rozwiązaniem, a której gardy byśmy nie używali, musi być ona ćwiczona nawet z większym priorytetem niż ciosy. Ferrari nie polega za bardzo na defensywie i technikach z nią związanych. Przyznaję mu dwie gwiazdki, jedną za szczękę, a drugie za wykluczenie sprowadzeń do parteru. Kurwa, to są emocje, ja jestem trochę pierdolnięty. Mimo to, że na pewno jestem słabszy od niego, to się boi. I widzę, że się boi. Kurwa, ten co gada. Ferrari i psychika we freakfightach? Tak, tak, to znowu jego mocna strona. Sam Amadeusz wydaje się być stworzony do takich rzeczy. Dominujący, nie przejawiający strachu, nieustępliwy. Walki z o wiele bardziej doświadczonymi osobami? Porażki w oktagonie? Obrażanie? Nie wydaje się, żeby żadna z tych rzeczy osłabiła jego głowę w jakimkolwiek stopniu. Co za tym idzie, ciężko wpłynąć na taką osobę, a w efekcie czego ciężko uzyskać przewagę psychiczną w jakikolwiek sposób. Mogłoby wydawać się, że nie ma tu minusów, jednak po długim rozmyślaniu doszukałem się jednego. W skrócie, jest nim skłonność do wszelkiego rodzaju rozrywek psujących formę. Czy nie trenując możemy dojść do perfekcji? No właśnie. Mówimy w końcu o psychice, czyli również nastawieniu do treningów. Sam Amadeusz twierdzi, że czasami przed walkami pojawia się na paru treningach, a swój performance w walce ocenia często po tym, czy będzie uczęszczał na treningi, czy nie. Podsumowanie. Amadeusz to solidny zawodnik pod kątem psychiki i prawie nie ma do tego zastrzeżeń, ale wydaje mi się, że właśnie ta pewność siebie jest w tym przypadku bronią obusieczną i ma ona korzyści, ale również ma wadę w postaci ignorowania niektórych ważnych rzeczy. Finalnie przyznaję Amadeuszowi 4 gwiazdki. To koniec mojej analizy, dziękuję serdecznie za oglądnięcie. Jeżeli doceniasz materiał i rąbek wiedzy, który uchyliłem, możesz zostawić lajka, a jeżeli nie chcesz pominąć innych analiz, subnij kanał i co najważniejsze, koniecznie podziel się opinią, jak ty oceniasz Amadeusza. Zmieniłbyś coś w statystykach? Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, cześć!